Witam. Otrzymuję od Was maile na temat ValueBetu z pytaniami, gdzie ich na przykład szukać. W tym filmiku przybliżę właśnie, jak to mniej więcej wygląda i myślę, że takie najważniejsze kwestie zostaną rozwiązane. Przede wszystkim, co to jest ValueBet? Prawdopodobieństwo razy kurs powinno być większe od jednego i jeżeli na przykład prawdopodobieństwo szansa wygrania przez drużynę A wynosi 50%, no to musimy mieć kurs przynajmniej 2-0 dany od Bookmacher, żeby nam się to opłacało zagrać. Czy liczyć zawsze to P razy K? No ja to robię na wyczucie w tym momencie, ponieważ już mam doświadczenie. Początkowo zachęcam, żeby policzyć parę razy P razy K i zobaczycie, jakiego rzędu wielkości to są. Oczywiście im większe, tym lepsze. Kiedy występuje ValueBet, jest kilka takich możliwości. Początkujący gracze najczęściej kierują się własnymi przeczuciami i na tej podstawie stawiają. Sympatyzują z jakąś drużyną, bez względu na kurs na przykład stawiają na daną drużynę i to w dłuższej perspektywie no, nie będzie działało. Więc ja tutaj na przykład kieruję się zakładami na żywo, jeżeli chodzi o moje przeczucia i wiem, że w takiej minucie powinien być taki kurs. Jeżeli mi odpowiada, to wtedy stawiam. Tutaj też no wystarczy kojarzyć pewne fakty, kursy i to przychodzi z czasem. Różnego rodzaju informacje mogą również wpłynąć na zwiększenie szans na nasz sukces. Mogą to być oczywiście absencje, jakieś problemy finansowe, kontuzje zawodników i inne. Spadki kursów pojawiają się najczęściej wtedy, gdy pojawi się albo nowa informacja, albo też jakieś większe kwoty po prostu są stawiane na dany kurs i bookmacherzy muszą go zrzucać, dlatego też wielu graczy jest fanami spadków kursów, grają je wtedy, ponieważ sądzą, że wtedy powstaje ValueBet. Z tym oczywiście bywa różnie. Innym przykładem ValueBetu może być, właściwie źródłem ValueBetów może być sieć neuronowa. Ja akurat stosuję od Wizard. Tutaj przygotowałem ligę bułgarską Sliven Botev. No, grałem jutro o 17. Na mocnej zielonej mi to zaznaczyło, żeby grać przeciwko gospodarzom. Tak naprawdę od Wizard pokazuje. Akurat jest druga kolejka, więc sam początek sezonu, ale bookmacherzy wystawili 1.12 kurs tutaj na gospodarzy. Jak widać, jest to no, mocny ValueBet, tak mi się wydaje. Można też sprawdzić ligę, nie wiem, szwedzką. Czy ta Szwecja? Tu akurat zaznaczył i tu jest już inny zielony, trochę słabszy, 1.95 na Göteborg, Stuttgart na wyjeździe i tak dalej, można sobie szukać. Tutaj jest akurat środek sezonu, więc ta sieć neuronowa będzie bardziej wiarygodna. Trzeba też się troszkę znać na sieciach neuronowych, więc to tak pokrótce tylko pokazałem. ValueBetów można szukać na jako typy ze stron bookmacherskich oczywiście. Więc jeżeli znajdziemy jakiegoś fajnego typera z yieldem 10-15% w górę, no to oczywiście w dłuższej perspektywie, to myślę, że można grać jego typy po prostu. Jeżeli ktoś nie wie, gdzie szukać takich stron bookmacherskich na początku, polecam dobretypy.pl, dtypy.pl, zmienili adres strony i tam można znaleźć kilku ciekawych graczy. Mogą być również jakieś inne powody, które nie przychodzą mi na myśl, kiedy występuje ValueBet, ale to myślę, że takie najważniejsze już wymieniłem. No i właśnie najbardziej istotna rzecz może być, ale nie musi. Trzeba zbadać, czy gramy rzeczywiście ValueBety, ponieważ w dłuższej perspektywie może się okazać, że tak naprawdę jesteśmy stratni na typach, które gramy i wtedy no mogą to po prostu nie być ValueBety. Więc tutaj też potrzeba 50-100 typów przynajmniej, żeby móc ocenić, żeby to miało wartość po prostu statystyczną. Płatne serwisy takie już renomowane, na przykład mają 500 typów i więcej i wtedy jest to też od nich wymagane, wpływa to na ich wiarygodność. Kiedy grać ValueBet? Tutaj też właśnie zależy, jakie mamy P razy K i im większe, tym stawka myślę, że też może być większa. To wynika też z kryterium Kelly'ego,
system stawkowania. Jakie dobierać kursy? Tu wiadomo też, że różne kursy będziemy grać za różne stawki, więc kurs 1.1, a kurs 2.7 nie musi być za taką samą stawkę. I tak naprawdę niskie kursy, no jest ciężko o value bet, bo między 1.1 a 1.2 no jest niewielka różnica i tam po prostu może być ciężko znaleźć, znaleźć to prawdopodobieństwo razy K, żeby dawało dużo. No bo jeżeli K mamy bardzo małe, no to będzie to mała wartość po prostu, a jeżeli mamy duże kursy, no to jest już szansa, że to P razy K będzie znacznie większe. Więc jeden boomer wystawi, powiedzmy, na gości kurs 4, drugi wystawi 8 i to 8 już może być value betem. Jaki budżet też, no zależy, jeżeli ktoś ma budżet 100 zł, to wiadomo, że nie będzie grał value betów po 50 zł na typ. To już jest bardziej związane ze stawkowaniem i tutaj może nie będę tego szerzej omawiał. Zapraszam do działu stawkowanie, systemy konkretnie. No i co nie jest value betem, bo to wiemy już co jest, warto się zastanowić co nie jest. Zagranie kursu 1.01 w 90 minucie na to, że już nie będzie bramki, jest po prostu bez sensu. No i to nie jest value bet zdecydowanie, ponieważ P razy K jest mniejsze od jednego. Również kursy, znaczy również właśnie wartości value, P razy K bliskie 1, no nie opłaca się grać. Szkoda naszego czasu i no jeżeli to wyjdzie 1.05, 1.1 czasami nawet, to może się okazać, że my tak szacujemy, a tak naprawdę będzie to miało mniejszą wartość. Więc grajmy już raczej większe value. Tutaj przykładowe, właśnie gdzie szukać tych value betów. Przykładową stroną jest wetportal.com, którą tutaj chciałem zaprezentować. W oryginale w niemieckim trzeba sobie przełączyć język na angielski. Odds comparison, combined odds, te dwie zakładki nas będą interesowały. Ja sobie tu wybrałem akurat Bookmachera Bwin. Właśnie w tej porównywarce kursów. I tutaj mamy przykładowe profity, które są załadowane. To są 0 oznacza średni kurs na rynku, a od oznacza kurs, który jest u tego Bookmachera Bwina, którego wybrałem. Więc te większe to są oczywiście błędy, źle wpisane, na odwrót wpisane kursy, więc nawet ich nie patrzę, na nie nie patrzę. Weźmy na przykład taki walor Breda Blick. Bwin wystawił 3.40, Betson 2.55, Win United 3.0 na 1.1 opcję, więc tutaj może być, powiedzmy, pewnego rodzaju value. To można sobie, no trzeba to samemu oszacować tak naprawdę. Więc to głównym moim przekazem jest to, że to tak naprawdę nie muszą być value bety. Żaden z tych kursów może nie być value betem, a może być każdy. Więc to trzeba tak naprawdę samemu oszacować. I są oczywiście również inne porównywarki, znajdziecie je przykładowo w dziale linki tutaj na mojej stronie i możecie przeglądać parę stron. Porównywarki są za darmo dlatego, że właśnie udostępniają tego typu value bety, które troszkę źle to nazywają, ale jeżeli klikniecie w ich linki, oni mają z tego profit. Tutaj prośba z mojej strony, jeżeli już klikacie w linki, które się pojawiają na tych porównywarkach, to nie rejestrujcie się z tych linków. Zapraszam do mnie, ponieważ no lepiej nie finansować zagranicznych serwisów. Zrobicie mi wielką przysługę, jeżeli dofinansujecie akurat moją stronę na rozwój. Zastosowanie value betów, no obrót bonusów w głównej mierze poprzez surebety też są pewnego rodzaju value betem, prawie surebety można grać również, lub zwykłe typy też może być to pewien sposób do obrotu bonusów. No i podstawą przede wszystkim graczy profesjonalnych jest znajdowanie value betów w celu zarabiania na typach, czyli szukają typów i mają z tego regularne profity. Myślę, że to wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę, Krzysztof.